Witajcie, tutaj Kenny Freestylers. Dzisiaj trik z dziedziny Freestyle Football AA, czyli Abbas Around the World. Zapraszamy. Wiem, że po tym co zobaczyliście uważacie, że Abbas jest bardzo trudny, ale to nieprawda. Wiem co mówię, bo mówię jak jest. Abbas to jeden z moich najbardziej ulubionych trików, a za chwilę wraz z Ewrą pomożemy wam się go nauczyć. Zapraszamy. Wyróżniamy dwa rodzaje Abbasów. Abbas out, wykonywany z dookoła świata do zewnątrz, oraz Abbas in, z wykonywanym ATW do wewnątrz. Na początku naszej nauki rozbiliśmy tego wywiasa na dwie proste części. Zauważcie, na początku wykonujemy zewnętrzny ruch słabszą nogą, nie dotykając piłki. Następnie dokładamy do tego ATW i Abbasa mamy wykonanego. Nauka pierwszego etapu jest bardzo prosta. Początkowo podbijamy piłkę naszą lepszą nogą na wysokość pasa, a następnie płynnym, energicznym, spokojnym ruchem przeskakujemy słabszą nogą nad piłką. Na końcu, tak jak na filmie, łapiemy piłkę na stopę lepszej nogi i przechodzimy do żonglerki. Jeśli pierwszy etap nie sprawia nam trudności, nie pozostaje nam nic innego jak dołożenie na końcu inside ATW lub outside ATW. Poradnik do zrobienia zwykłego dookoła świata macie w opisie. Pamiętajcie, że Abbas to jeden płynny ruch i czym precyzyjniej go wykonamy, tym ładniej wygląda. I jak zawsze każdy trik staramy się udoskonalać, robić go kilka razy pod rząd oraz wprowadzać w różne kombinacje. Oto jeszcze przed wami kilka krótkich kombinacji z Abbas Around the World, w których m.in. Cross Abbas NT lub Tatw Abbas NT. Dzięki za obejrzenie, wbijajcie na nasze Instagramy, Snapchaty. Dziękujemy za wszystkie łapki w górę, subskrypcje, komentarze oraz udostępnienia. A teraz życzymy wam miłego dnia. Do usłyszenia. It's running.